Wojna trwa w Iraku od 2003 roku spowodowała to, że liczba chrześcijan spadła z 1,5 miliona do kilkudziesięciu tysięcy. Większość z nich mieszka w okolicach Erbilu, tam gdzie były obozy dla uchodźców, gdzie je jako Polacy wiele lat wspieraliśmy. Miałem okazję w 2021 roku uczestniczyć w pielgrzymce papieża Franciszka do Iraku. Pamiętam te tłumy młodych ludzi zgromadzonych na spotkaniach z papieżem, młodych chrześcijan, dla których to spotkanie było przypomnieniem Ojca Świętego całemu światu o ich ogromnej tragedii, ale także o nadziei, którą mają w swoim sercu. W odpowiedzi na to właśnie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło uruchomić niesamowicie ważny dla tych młodych ludzi, ale też dla całego kraju projekt szkolnych stypendiów na studia dla młodych ludzi, którzy pragną odbudowywać ten kraj, którzy pragną kontynuować naukę. Na Bliskim Wschodzie chrześcijanie, żeby przetrwać, potrzebują należeć do elity albo intelektualnej, albo ekonomicznej. Stąd pamiętamy też, kiedy byli chrześcijanie w obozach dla uchodźców, to było pierwsze pytanie: ojcze, czy nasze dzieci nie pozostaną kolejny rok bez szkoły? Więc to musimy pamiętać o tym i Pomoc Kościołowi w Potrzebie od samego początku prowadziła, fundowała i opłacała szkoły. Jednym z takich unikatowych projektów jest Uniwersytet w Erbilu. Arcybiskupowi Wardzie bardzo na tym zależało. Chodzi o to, żeby kształcić elitę intelektualną tamtejszego regionu i żeby to byli chrześcijanie. Pomoc Kościołowi w Potrzebie obiecała długoletnią pomoc, długoletnie wsparcie. Jak wiemy, no, studia licencjackie to jest minimum 3 lata, więc ta pomoc musi mieć taki charakter. I was given the scholarship at the CUE. Po ukończeniu liceum otrzymałam stypendium na tym uniwersytecie i tylko dzięki temu mogę kontynuować swoją naukę i mam szansę spróbować budować dla siebie i rodziny godniejszą przyszłość. To stypendium jest dla mnie wielką szansą. Zrozumiałem, że mogę tu na miejscu spełniać swoje marzenia i osiągać założone cele. Po latach prześladowań mam szansę spróbować normalnie żyć. To stypendium to dla mnie coś więcej niż edukacja. Ci młodzi ludzie marzą o tym, żeby kiedyś do tego kraju powróciła normalność, żeby mogli budować społeczeństwo pełne pokoju, pełne wzajemnego zrozumienia i szacunku. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło włączyć się w tą nadzieję, w to dawanie nadziei tym młodym ludziom. To jest pomoc im na co dzień, to jest pomoc ich rodzinom, to jest pomoc w odbudowaniu domów, odbudowaniu szkół, przedszkoli, ale to także inwestowanie w młodych ludzi, którzy przecież wszyscy wiemy, są nadzieją tego kraju, który pragnie się podnieść i który pragnie na nowo budować swoją przyszłość.